Witam, część druga. Zaczynamy rozbierać UPS-a. Jakby nie było, jest dalej sprawny, więc musimy go rozbroić. Mamy pacjenta numer 2, a raczej dawcę nowych amperogodzin. Lecimy. Przygotowałem śrubokręt, który jest za duży. Trzeba troszeczkę mniejszy jednak. Lecimy z tematem. Dużo tutaj śrubek nie ma. Tym bardziej, że te śrubki są w plastiku, więc niestety ten plastik może jeszcze 2-3 takie otwarcia wytrzymie, a później się gwint uszkodzi. Na bok. I teraz, jak się nie mylę, tutaj był jakiś knif. To chyba jakoś tak wychodziło. Do tyłu. Tak. Trzeba pamiętać, że to jest urządzenie elektryczne i to nie jest instruktaż, więc proszę nie naśladować. Bo przez przypadek, jakby się włączyło urządzenie i dotkniemy w złe miejsce, to może nas porazić prąd. A porażenie prądem nie jest miłe. Każdy, kto to przeżył, o tym wie. Więc nie polecam próbowanie, jak nie wiecie, co robicie. Nie macie uprawnień. Jest taki disclaimer, jak to się mówi. Ale kto jest zainteresowany, może sobie popatrzeć, jak to robię u siebie w domowych warunkach. No, pierwszy raz, jak to robiłem, to była naprawdę mordęga. Zeszło mi naprawdę dużo czasu, żeby to zrobić. Ale jak to się mówi, jak już się wie, co się chce, to już nie jest takie aż tragiczne. I właśnie słyszeliście, jeszcze kondensatory były nabite, dotkłem przycisku odłączania i się dopiero ten kondensator prawdopodobnie rozładował i jeszcze zdążyło coś tutaj zrobić. Więc naprawdę trzeba uważać. Ja się śpieszę, jak to się mówi, więc jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Teraz sobie muszę przypomnieć, co jeszcze musiałem odkręcić wtedy, żeby to w miarę spoko wyszło. To chyba była ta cała płytka, albo część płytki, teraz nie pamiętam. Popuścimy sobie na razie, bez odkręcania. Coś mi się wydaje, że chyba tylne wtyczki wyciągałem, coś tam robiłem z tym. Tutaj sobie zaznaczałem już markerem nawet, jak są kable. Coś jest chyba na rzeczy, że to wyciągałem. Okej. Teraz, bo ja tutaj lutowałem kable, dlatego musiałem to wyciągać. Dobra. Może tym razem nie będzie trzeba, ale chyba te śrubki. To jest to, jak coś sobie nie udokumentujesz, patrz, na przykład nakręcisz filmik na YouTubie, to za jakiś czas nie będziesz pamiętał, jak to zrobiłeś. Ja już to rozbieram trzeci czy czwarty raz. No ale jak to się nie robi na co dzień, to później człowiek zapomina. I dobra, to już wiem, że będą jaja. Bo to jest tak zwany montaż na jeden raz. No i właśnie teraz wszystko poleciało. Jest spoko. Tego chyba nie trzeba było wyciągać, ale sobie. Okej, zrobimy sobie jeden trik. Tutaj sobie ściągniemy te izolacje i sobie założymy na terminale, że jakbym przypadkiem gdzieś tam dotknął, znając siebie, to się nic nie odwali. Bo to jest chwila, moment i już mamy iskrę i coś możemy narobić, więc jak to się mówi, jak idzie, to trzeba się podratować. Teraz nie umiem sobie przypomnieć, jak to się wyciągało, bo
Jak widać tutaj, to jest przynitowane, więc to nie jest, jak to się mówi, zaprojektowane za bardzo. Na to, żeby wyciągać, wymieniać baterie. To był jakiś zatrzask chyba, ale to i tak mi chyba wtedy nic nie dawało. Coś mi się tak pamięta, więc tu jedyną drogą jest brutalne odgięcie tej blachy. Nie wiem, czemu to się tak trzyma. Dołu, a nie powinno, więc muszę zobaczyć i lecimy dalej. Dosłownie 5 sekund później i może będzie słychać. Jest to przyklejone po prostu. Coś użyłem, żeby to przykleić. Albo tam jeszcze jakiś klej został, to po prostu wklejone na amen. O, właśnie to. I to się tutaj zakleiło. Co tu mamy napisane? 2021 start. Ok. Jednak wydmuchiwanie coś dało. Nie ma tragedii w środku. Teraz w ramach troszeczkę rozszerzenia programu. Tak. Mamy instrukcję obsługi do nowego akumulatora. Szczerze mi się nie zdarzyło jeszcze, żeby dostać instrukcję obsługi do akumulatora. Sam fakt, że ktoś się postarał i jest to w poprawnej polszczyźnie, już jest szacun. Jedynie tutaj taki jeden babol jest. Ten przewód z minusa powinien być tu. No ale to się nie będę doczepiał. W samą retorykę instrukcji aż tak się nie zagłębiałem, ale ma sens. Więc ktoś to tłumaczył, osoba to tłumaczyła, a nie tłumacz Google albo coś takiego. Więc taki jeszcze, to się mówi, dodatek. Jak wspominałem, odcinek nie jest sponsorowany. Sam będę startował w najbliższym czasie, żeby mieć Patronite'a i żeby kanał był dalej niesponsorowany. I będziemy sobie po prostu lecieć, jak to się mówi. O kurde, aż taka różnica. Będziemy sobie lecieć bez miłosierdzia, jak to się mówi. No ale dobra, teraz takie porównanie, ale to jest 7 amperogodzin. A to jest 9 amperogodzin. Ale w tej samej obudowie. Tutaj mam trubka. 9 amperogodzin. Więc, ale nie ma osłonki, więc można uznać, że może być lżejszy i troszeczkę ten wyżygał kwasu. 2418, 2500. No myślę, że ten dekielek plus ten kwas, co wyleciał, no to może będzie coś podobnego. No ale powiedzmy, że między 9 a 7 jest naprawdę przepaść. Dlatego warto wsadzić coś, jak to się mówi, mądrzejszego. Tego na razie odłożymy sobie gdzieś daleko i sobie przynajmniej jedną osłonkę założę. Zaraz coś narobię. I teraz tak, co jeszcze chciałem zrobić? Właśnie, sobie przypomniałem. Całe wszystko ładnie, pięknie, a ja sobie chcę zapisać, kiedy zacząłem eksploatację. I dzisiaj mamy 15. 15.01.2024. Czyli troszeczkę minęło od produkcji, no ale nie ma problemu większego. Co tutaj wskoczyło? 5 gram. Tara. Jakoś krzywo leży albo coś. Okej. Okay. Żyje? Żyje. I ile mamy? 2507. Zobaczymy po roku, jak będziesz w UPS-ie się grzał na piecu. Zobaczymy, ile będziesz jeszcze miał energii.
znaczy nie energii, ale wagi, głównie chodzi o wagę. Jak spada waga, spada żywotność. Spada żywotność, spada nam pojemność, więc się wszystko, jak to się mówi, dodaje. Dobra. Co lecimy dalej? To mamy, zbierzemy się za składanie.